Dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów i naszym dzisiejszym weteranem jest Maxy 2007 w Leopardzie 1, a tak samo później będzie lekki pojazd, ale jaki? To zobaczycie, moi drodzy, później. I Gaijin naprawił powtórki, już normalnie wszystko widać i to jest kurde fajne, że można spokojnie dalej sobie to obserwować. Niepotrzebnie nagrałem wcześniej te dwie powtórki na zapas. No ale co? Zobaczymy, jak Maxiemu pójdzie w Leopardzie 1 na Alasce na bitwie, moi drodzy. I jeśli chcecie wy pokazać swoją powtórkę, swoje unikalne maszyny, najlepsze wyniki, dziwne akcje, czy też chcecie porad, wysyłajcie powtórki pod tego maila, chętnie je skomentuję, wszyscy je obejrzymy i coś tam doradzimy wspólnie. A dzisiaj skupimy się na Maxim. I no, powtórka będzie naprawdę długa, to ja może tak lekko przyspieszę, aż będzie coś się takiego lekko bardziej działo, jakieś starcie czy coś, bo z tego co widzę, tutaj będzie z bardzo dużo jeżdżenia. No, Alaska nie jest zbyt dużą mapą, ale jest też troszeczkę taką upierdliwą, bo można naprawdę z tego końca mapy przesunąć się na ten, jeśli oczywiście droga na to pozwala. No i co? Maxi oczywiście, to jest bitwa, więc bitwa będzie długa głównie z tego powodu, że najlepsze co jest na bitwie to znaleźć pozycję i się bronić. Ale to jest zarazem najgorsze, bo cały czas stanie w miejscu i czekanie na wrogów i czas się tak naprawdę dłuży, a efekt jest praktycznie taki sam na tych, jak na tych krótszych bitwach z dominacją czy tak dalej. Ale zobacz, przy okazji, na kogo tu rzuciło? Na kogo rzuciło? Sami Niemcy kontra Ameryka, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Szwecja i to na top tierze. No to Maxi jest na top tierze. Akurat Leopard to ma tak, że jak jest na top tierze, to jest w stanie wszystko tutaj przebić. Nawet na tych wyższych poziomach do 8.0 przebije wszystko. Na 8.3 to jedynie T5.5 jest problemem, wersja AM1. Na 8.7 no to wiadomo, obieg też jest problemem jeszcze. Pojawiają się tam pojazdy. A, jeszcze na 8.3 Shotkal. A, i na 7.7 teoretycznie Magach, bo mają erę. Ale to teoretycznie, bo to można trafić w erę, można w ogóle tam nie trafić. O, widać, że wróg już jest gdzieś tutaj niedaleko. No, patrz, tam jeszcze ma słaby pancerz. Ma w miarę okej mobilność. A ta 105 tak naprawdę powtarza się przez wiele, wiele, wiele poziomów. Tutaj Pantera 2 sobie przejeżdża. No, to chyba będzie takie bardziej, kurde, starcie defensywne, więc ja tę bitwę chyba tak poucinam trochę w montowaniu, bo skoro to jest taka bitwa bardziej pozycyjna, to nie wiem, czy coś się po prostu wydarzy. Tutaj Pantera, jak widać, już została zniszczona przez M103. O, duże działo. A Pantera kolejna do czegoś bije i padła, czyli M103 jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj jest M103, zobaczymy. O, jest! Kurde, on Tosik przyjechał, jak się pakował pod Maxiego. Niektórzy mogą nazwać to też, że to jest forma T4-400. Prosto w amunicję. Kurde, ale miał tej amunicji nie za dużo, więc się przewróciło. M103! Piękne trafienie w pierścień wieży, jaka teraz tu rzeź idzie. To pisze, tak, BMP jest groźniejszy, więc w BMP trzeba strzelać. Pięknie, Halbreak. Nie, nawet nie Halbreak, załoga z nim zabita. To i tak pięknie. Tam T5-4 jeszcze jest, nie wiem czy Maxi widzi, tutaj stoi. Chociaż może, nie do końca T5-4 nie widzi. No to troszeczkę ten strzał, no, mógłby być bardziej skierowany po prawej stronie. Wtedy byłby bez kierowcy jednocześnie. Kurde, kolejne w amunicję, naprawdę. Znalazłeś sobie piękną pozycję i pięknie tu likwidujesz wrogów. Trzeba samemu też takiego kiedyś wypróbować taką pozycję. Ja to zwykle kierowałem się w tę stronę i strzelałem z boku albo przy punkcie bliżej stałem. I niektórzy z was mogą to nazwać kampieniem czy coś w tym stylu, ale to jest bitwa. To są czołgi. Czołg czołgowi nierówny. I to bardziej nazywam snajpienie. Bo to tak w rzeczywistości walczy się czołgami, więc o to też chodzi. Gdyby Maxi pojechał tym Leopardem na front, to od razu by zginął, o to chodzi. O to chodzi w czołgach, trzeba wykorzystać każdy aspekt, nawet terenu. Nie wiem czemu tak, Maxi, kurde, patrzysz tutaj. O, coś tu jeszcze jedzie po prawej, słychać. Słychać dokładnie. Ale nie wiem, czy od frontu, czy od tyłu. Uuu, tu jeszcze szwedzka pelotka była. Jeszcze kolejna maszyna. No, to będzie niezła strzelnica. Ale typ cię zobaczył. Typ cię zobaczył, już do ciebie strzela.
To 95, a raczej twój, jak 95, 92 wyjechał. Łodnica poszła. Teraz wyjazd. No, kamera nie pokazała, ale udało ci się go zlikwidować. Halbrake poszedł, to light akurat z hita dostał, więc tak czy inaczej by poszedł. Tutaj jeszcze dwa pojazdy. Czekajcie, ja sobie tu włączymy, co tu jest, T44 i M46. M46 jest groźna, bo ma hity, ale jest papierowa. A T44 jest groźna, bo ma setkę i potrafi odbić. Conway. Conway jest poważnym zagrożeniem, bo ma saboty ze swojej. W zasadzie te budynki są zniszczalne i ludzie w większości tego nie ogarniają, że przez nie da się strzelać. Ostatnio sam miałem taką sytuację. O, będzie piękne zniszczenie. Tak, dla bezpieczeństwa oczywiście tutaj strzał. Lepiej byłoby mu przywalić, ale to samochód trochę zasłania. Tu po lewo lepiej. O, pięknie zlikwidowany. Jakby samochód nie zasłaniał, no to po prostu prawą, dolną część kadłuba, jak stoi frontem, pełny zestaw amunicji. I raz miałem taką sytuację, gdzie schowałem się lightem za budynkiem. To było na Walonii. To chyba są Ardeny. W tej mniejszej wersji, miasto na dominacji. I po prostu Leopard strzelił przez budynek z sabota i się przebiło. Pocisk oczywiście stracił dużą część siły kinetycznej, ale uszkodził mnie, podpalił. I da się to robić, da się tak strzelać. Jak mamy słabe działo lub równe, to warto nie ryzykować, ale w przypadku Conwaya to on tam ma 360 przebicia. Nie pamiętam, kurde, tyle tych dział już używam, że nie pamiętam, ale coś koło tego, 360 przebicia, więc bez problemu dałby radę. O kurde, czy teraz za Maxi coś wyjedzie? Coś za Maxiego? Jakbym słyszał. A few moments later. Czasami lepiej po prostu... O, chwila. Coś strzela z karabinu, T32? T32, oj. Tak, gdyby nie kumulacyjny o przebiciu 400, no to T32 by zdjął Maxiego. Maxi by został przez niego rozwalony. Pantera 2 dorwała T32, więc jest asysta. 9 fragów, 1 asysta. Ale gościu, kurde, strzelił ci w przednią płytę? Nawet nie widać gdzie. Bo jak tak stoisz, gościu by się wychylił trochę bardziej z T32, strzeliłby ci idealnie w dolną płytę, byłoby po tobie. Dlatego czasami lepiej nie stać pod taki sposób czy coś. Tylko najlepiej całkowicie się schować, czekać aż coś wyjedzie i wychylić się. Albo wstać wychylonym i po prostu patrzeć, czy coś wyjeżdża. W przypadku Leoparda tyłem to jest akurat tragedia, bo ma troszeczkę wyższy tyłek. No dobra, 9 maszyn zniszczonych, 1 asysta. Punkt obroniony, było tutaj sporo przeciwników. I co najważniejsze... No i teraz po prostu co? Zmiana taktyki. Teraz będzie szturm. Była obrona, to teraz atak. Zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście lekko przyspieszymy. Tak spokojnie, defensywnie. O, czyżby? Tygrys tam z czymś walczy. A jednak da się obniżyć. Jednak da się trochę lufę obniżyć. Ale nie aż tak bardzo. Co, czy coś tam się znajduje? Czy ten tygrys coś tam ma? A, ma! Francuza! AMX-50, coś to... A nie, AMX-M4. Ale to prawie to samo. M4 jest wcześniejszy i ma starszą armatę. I też można go rozpoznać po tych wentylatorach, które są mocno podniesione na tyle. No ale kurde, blisko było, żeby tygrysa dorwał. To 10. maszyna zniszczona. No, ilość amunicji się zmniejsza. W zasadzie tak wolisz. W sumie i tak ta amunicja jest zamontowana w wieży. Jest tutaj tego trochę. 30 sztuk. Ja bym troszeczkę spróbował zmniejszyć do 20 i zobaczył, czy zużyjesz całą amunicję. Jeśli tak, to do 25. Chyba że miałeś już takie okazje, że te 30 hitów wystrzelałeś. Bo ja tak w niektórych pojazdach miałem, że wziąłem 60 pocisków. Cyk, zostały mi 3 pociski, a kilku wrogów jeszcze na mnie jedzie. I to głównie chodziło o amunicję nie typu hit, tylko taką typu sabot lub apeki beztrotylowe. I to teraz jazda na strefę, żeby ją odbić. No zawsze to punkty doświadczenia, zawsze to coś. Tygrys 2 tutaj jest, on już myślał, że tutaj przeciwnik. Tak dla bezpieczeństwa się ustawił. To trochę to przyspieszymy. W razie czego szybko spauzuję.
Wybaczę, że takie gary go fast, ale bitwa będzie naprawdę długa. Naprawdę długa, jak była już tak pozycyjna, no to raczej będzie dalej też pozycyjna. Sorry, że ta kamera ta lata, ale jest to spowodowane właśnie śpieszeniem i no na razie nic się nie dzieje, na razie wroga nie widać. Więc cały czas słychać, że sojusznicy latają w tych odrzutowcach. Latają, nie wiadomo co chcą zrobić. Google. Czyli co, B jest odzyskane raczej przez wroga. Znaczy, że gdzieś tutaj coś musi być. Najprawdopodobniej po tej drugiej stronie. Ale Maxy po prostu wjeżdża i będzie czekał, aż coś tu na niego wyjedzie. No, Tygrys obserwuje. Kurde, na przodzie Tygrys, który obserwuje. Wróbę! O kurde, i skąd? Z tyłu te 34 przywalił. Niestety, tym razem on zajechał. Tym razem on zjechał. No ale co, zobaczmy. Jak na Leoparda 1, poszło bardzo ładnie. 10 fragów, jedna przejęta strefa, asysta, no i dorwany przez te 34 amerykańskiego. Wiadomo, to jest po prostu, że stałeś, czekałeś na wrogów, ale... To Leopard, brak stabilizacji. Słaby pancerz. Jak się odpowiednio będzie kontować, to przednia płyta będzie odbijać. Jarzmo od czasu do czasu też potrafi odbić. No ale potrafi być rozwalony nawet przez gaziki. Więc tak czy inaczej to jest słaba maszyna. Więc taka rozgrywka nią to jest... No... To jest jedyna opcja, by tak naprawdę grać tym Leopardem, nie ma innej. Można spróbować szarżować. Ale mapa jest tak mała, że raczej by się skończyło na 3 fragach maksymalnie. Bo i tak od razu by człowiek przyszedł do... Kampienia, snajpienia, po prostu siedzenia w jednym miejscu i strzelania do wrogów. I co, jak wygląda tym razem sytuacja? Jest 4 na 2 na ziemi, 3 w powietrzu. Czyli w tym przypadku ja bym powiedział, że wróg ma przewagę, jeśli 4 jest na ziemi, bo odrzutowce bardzo rzadko pomagają, naprawdę. Ktoś tu jest. Problem w tym, że BMP1 jest strasznie głośne. No ale dobra, dobrze zrobiłeś, silnik wyłączyłeś. Mi się zdaje, że coś ci odjedzie... Objedzie? Chyba od tyłu. Tak, czekajcie. Dobrze wiedziałem, on stoi z tyłu. Oj, Maxi tego nie wie, nie słyszy. W sumie ten T-34 też... Tak stanął, nie wyłączył silnika, nasłuchuje. Albo chcą go objechać z dwóch stron. Czekaj, to jest oddział? Nie, nie ma oddziału. Może być, że objadam go z dwóch stron. Kurde, BMP1 jest takie długie. Wie, że jest trochę mocno na tyle. Teoretycznie na środku. Jak tam jakiś light. Nie wesoło. Nie, Maxi kurde jest, czy poszedł do toalety? Chyba poszedł do toalety. Nie, jednak jest. Uwaga. Jest tu T-34. Dobrze, unieruchomiony. Teraz rakieta. Rozbrojony. Ja bym celował w amunicję. Ją pięknie widać, albo tutaj. Tu najlepiej byłoby. Albo ostatecznie tutaj. Ładnie zlikwidowany. Ale kurde. Po prostu sobie tutaj stał, wrogowie go okrążyli. U! Szybko z rakiety puszczaj. Już i tak był rozbrojony. Patonik 46. Pierwszy z patonów. Tak zwany lepszy Pershing. Ale to kurde było ciekawe. Czy go objadą, czy tutaj wjadą, zaryzykują, zobaczą czy tutaj coś stoi. A Maxi se siedzi cichutko, czeka aż go ominą i po prostu ustawią się do ataku na strefę. Też widać, że jest opanowanie, jest cierpliwość, jest spokój. To jest najważniejsze. Dobra, trochę przyspieszymy. 2000 years later. Tutaj co?
Sojusznik, dobra, na mapie widzę. To jedzie sojusznik Tygrysem. 2P. Samolotów dalej nie widać. Jedynie był jeden przelot, gdzie zrzucono bombę i to tyle. My można zobaczyć w historii, czy samoloty coś w tym czasie zrobiły. Tak, zabił. Arado, M56. No to kurde, zajebiście. A nie, jeszcze zniszczył to 95, dobra. Więc sam Arado się przydał. Czyli co, gdzieś tu wróg jest? O, puścili artylerię. Nie było ikony, że strefa przejmowana, więc nie wiem, czy tam po prostu wróg gdzieś stoi. Kurde, to miasto jest tak rozwalone. Jeszcze, żeby te wieżowce całkowicie można było zburzyć. Jakby to wyglądało. Wyobrażacie sobie tak? Jedziecie na Alaskę, szturmujecie. Gaijin by odpalił, załóżmy, taki tryb godzinnej bitwy. Może nieskończona konfrontacja czołgowa eksperymentalna. Masz gwarantowane 2 odrodzenia na każdym czołgu. I respicie się na takiej Alasce i po chwili same ruiny, nawet wieżowce są rozwalone. To kurde by ciekawie wyglądało, takie pole bitwy. Nie wiem, czy ja słyszę śmigłowiec, czy po prostu ten BMP tak brzmi? Nie, chyba to BMP tak po prostu brzmi. No co, Maxi na razie szuka wrogów. Nikogo nie widać. Ilu ich zostało? 2. Przewaga w punktach. Teoretycznie można by zaryzykować pojechać na strefę. Bo jest przewaga w punktach. Jest dominacja w powietrzu. Maxi na pewno ma jeszcze z 2 maszyny awaryjne zawsze. O, patrzcie, jak se kurde wykorzystał. Jak se garaż znalazł. Kurde, ta pozycja jest nawet spoko, gdyby nie ta wyrzutnia. Albo musiałaby być wyżej, to można by stąd strzelać. Albo musiałaby być niżej, żeby nie było widać BMP jedynki. To kurde, byłoby dobre miejsce dla Wally'ego, teraz tak se myślę. Tylko że on musiałby zmarnować rakiety, by zniszczyć te budynki. Albo musielibyście mieć kogoś do pomocy, kto używa 90-tki, po prostu szybko strzelanej armaty, hitami by przywalił te budynki. Macie pozycję defensywną, po prostu se stoicie i strzelacie. Co tu jeszcze by się dało zmieścić? No, szwedzkie rakietówki to nie do końca, są niskie. Swingfire i Striker, o. Bo kurde, Patton tu jedzie. O, niedobrze, Patton zobaczył. Ale kurde, jak Max jest farciarzem. Ja już dawno bym współcala zdjął chociaż mu kierowcę czy coś. Ale ten Patton tak się wychylił, że miał okazję strzelić Maxiego. Nie oddał w ogóle strzału. Może gościu miał też problemy z serwerem. W zasadzie ja też takie coś odczuwam, że są problemy z serwerem. Internet u mnie działa bardzo dobrze, ale serwer War Thundera już nie chce działać dobrze. Niekiedy sam wywala z gry. Dajcie znać przy okazji w komentarzach, czy też takie coś ostatnio macie, gdzie ping jest normalny i pakiet los nagle wam się robi 90, potem robi się normalny, tak co jakiś czas, a nawet pokazuje złe połączenie z serwerem i utracone połączenie, mimo to, że wszystko inne wam spokojnie działa. Kurde, mały groźny BMP-1 z czapeczką i misiem, jeszcze Achtung Panza. No i co, to chyba jest tyle. 13 zniszczonych maszyn, jedna przejęta strefa, jedna asysta, jeden stracony leopard. Głównie to jest snajpienie, stanie w miejscu. Teoretycznie nazwać się można kampieniem, ale wykorzystano najważniejszy aspekt, czyli teren, cierpliwość i zasadzkę, można to też tak nazwać, bo tym BMP-kiem to było ciekawe. No i moi drodzy, jeśli chcecie wy pokazać swoją powtórkę, swoje najlepsze wyniki, ciekawe sytuacje, czy też chcecie porad, no to wysyłajcie powtórki pod tego maila. Chętnie je skomentuję, wszyscy coś tam doradzimy. Przy okazji mamy tutaj 2 sytuacje, gdzie możemy po prostu wykorzystać nasze maszyny, czyli z tamtą pozycją, kiedy tutaj się bronimy, i z tymi budynkami jakiegoś wysokiego rakietowca. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, i nie zapomnijcie o dzwoneczku. I do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie.